się nazywa Agnieszka, a ja Julia. Implant to jest taki profesor, który pomoże słuchać innym ludziom, którzy nie słyszą. Ale mam tylko jeden świat. Świat słuchania. W tej chwili Julia lepiej komunikuje się od rodziców, bo mama Julii troszeczkę mówi, ale niewyraźnie. To Julia w przedszkolu mówiła, mój tatuś nie słyszy, mamusia trochę słyszy, mówi, a dziadek z babcią śpiewają. No Julia jest zaimplantowanym dzieckiem, ma dwa procesory na lewym i na prawym uszku. Ona czyta, pisze, liczy. Zasób słuch ma bardzo bogaty i z rówieśnikami się świetnie dogaduje. Bardzo ładnie maluje, ma równą kreskę. Ona jak zaczyna malować, to ona nie przerywa tych kresek, ona je pięknie ciągnie. W tej chwili idzie do pierwszej klasy od września jako sześciolatka, a przeskoczyła dzieci rozwojem, które mają po 7 lat, bo w grupie ona jest na zajęciach pierwsza. Julia, can you repeat, okay? A duck. A duck. A pig. A pig. A mouse. A mouse. A cow. Cow. A cow, that's right, beautiful, yes. Rodzice no, są zachwyceni nią, bo rodzice jej są obydwoje niesłyszący, więc ona z nimi ma kontakt migowy. Jest takim łącznikiem ze światem mówionym, to znaczy, że na przykład rodzice coś tam do niej migają, no to ona automatycznie weźmie, nam powie, czy w drugą stronę to też oddziałuje, to znaczy my do niej mówimy, a ona potrafi rodzicom to wszystko przemigać, także ogólnie jest świetny kontakt obopólny. Tatusiowi powiedz, żeby łyżki dał. No, zamigaj. Zamigaj. Mama do Julii, ona trochę mówi, to ja zawsze mówiłam, żeby mówiła i migała. Rany, dostała podawka. Ile jest? Natomiast zięć, ponieważ nic nie słyszy, ale on wydaje dźwięki. I w którymś momencie ja mu powiedziałam, że tak jak mówi, jak czuje, jak ten głos z niego wychodzi, niech tak mówi do Julii, niech ona zna głos ojca. Ja mam 12. Była taka sytuacja, tata miga do Julii, że idzie do fotografa, a Julia mówi, no jak ty pójdziesz, miga do niego, jak ty pójdziesz sam? Przecież trzeba tobie pomóc. Pomagam wytłumaczyć to, co mówiło jakiś pan albo pani do tatusia albo do mamuni. I tatuś to rozumie, co ten pan powiedział i mamusia. Matka podjęła decyzję, ojciec nie był bardzo zdecydowany. On się bał, że z chwilą, gdy ona będzie miała te procesory, będzie normalnie mówiła, on nie będzie miał z nią kontaktu. On się tego bał. No, życie pokazało zupełnie coś innego. Tata się cieszy, bo jest tutaj córeczka, bardzo się dobrze uczy i ma bardzo dużo pomysłów. I ma piękny implant.